Szef, dyrektor y, muzeum naszego pięknego Zamońskiego. Dzień dobry, panie Andrzeju. Dzień dobry, kłaniam się. Odrywaliśmy od kwestii wakacyjno-remontowych, tym bardziej cieszymy się, że znalazł pan dla nas y, chwilę czasu. No zazwyczaj urlopy też i temu służą. No właśnie, znaczy w pana życiu nie wiadomo, gdzie ta pasja się kończy, zaczyna się życie zawodowe, natomiast gościmy teraz, y, bo nadajemy, y, drodzy słuchacze, spod y, schodków y, pięknego naszego Zamońskiego ratusza i. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że tak naprawdę to miasto, w którym dzisiaj gościmy podczas naszej podróży w 80 dni dookoła Polski w XVII-XVIII wieku, to było jedno z najważniejszych miejsc w I Rzeczpospolitej. Po Wilnie, po Akademii Krakowskiej, własny uniwersytet, miasto idealne, wykreowane przez, przez Bernardo Morando. Niech mi pan powie, co jest takiego niezwykłego z pana perspektywy w tym urokliwym zamościu. No, na to składa się bardzo wiele rzeczy. To jest swoiste geniusz Locji. Wiele osób, które tutaj przyjeżdża, szczególnie jeżeli wejdzie na zamojski rynek wieczorem, kiedy kamieniczki, ratusz i fortyfikacje, ostatnimi czasy pięknie zrewitalizowane i oświetlone, robią gigantyczne wrażenie. Tak jak pan powiedział, Zamość jest zmaterializowaną ideą renesansowych myślicieli, włoskich przede wszystkim, renesansowych urbanistów, architektów, którzy dążyli do stworzenia miasta idealnego. Nie udało się to w praktyce. Najpewniej udało się Janowi Zamojskiemu, założycielowi naszego miasta pod koniec XVI wieku, kiedy to po studiach w Padwie, a studiował tam prawo wrócił do kraju i zrobił tutaj oszałamiającą karierę polityczną. Był kanclerzem Wielkim Koronny, hatmanem w Wielkim korony. Wiązało się to nie tylko ze stanowiskami, ale również i z wpływami finansowymi więc można było te idee renesansowe tutaj wcielić w życie. Powstało miasto na surowym korzeniu, czyli w miejscu, gdzie wcześniej wycięto las. Mówi się, że nie było tutaj wcześniej żadnego osadnictwa, no tak nie do końca, bo wioski były. Tym niemniej Bernardo Morando, wspólny architekt włoski, prawdopodobnie spadł, wspólnie z Janem Zamońskim wybrali miejsce z natury obronne na takim cyplu. Niewielkim, otoczonym w sposób naturalny od południa i od zachodu rozlewiskami rzeki Łabunki i Topornicy, i powstało, powstało miasto, twierdza miasto idealne, które łączyło w sobie wszystkie elementy służące mieszkańcom i jego właścicielowi a więc rezydencja, pałac, kolegiata, główna świątynia wspomniał Pan o Akademii Zamojskiej funkcjonujący od roku 1594, to trzecia wyższa uczelnia w Polsce, o czym warto pamiętać. No i powstało miasto z pięknym rynkiem na planie kwadratu z kamieniczkami przyrynkowymi. No i miasto łączyło w sobie wszystkie elementy, miało solidne podstawy ekonomiczne, ale co istotne było też stolicą Wielkiego Latyfundium Kompleksu dóbr Ordynacji Zamojskiej, na którą to organizacja Jan Zamojski uzyskał przywilej od. W 1589 roku od króla Stefana Batorego, który zresztą koronę polską po części i jemu zawdzięczał. Te wszystkie elementy złożyły się na to, że Zamość bardzo się dynamicznie rozwijał, szczególnie na początku XVII wieku. Był miastem wielowyznaniowym, wielonarodowościowym. Kres niestety temu zaczęły. Yy, Zaczą, zaczęły się w połowie XVII wieku, szczególnie po potopie, ale później w czasie Wojna, wojny północno, północnej na początku XVIII wieku. Ale tutaj jeszcze, panie dyrektorze, musimy powiedzieć, że Zamość był tak niesamowitą twierdzą, że oparł się kozakom w 1648 roku, oparł się Szwedom i tylko przez mały fortel, przypadek, przez chwilę zostało to zajęte, nasza twierdza Zamość podczas wojny północnej. Natomiast wracając jeszcze do Jana Zamońskiego, Trybun Ludu Szlacheckiego, jak o nim mawiano, do senatora Manu Libri, księga druga. Też trzeba powiedzieć, że miał też dużo szczęścia w życiu ekonomiczno-towarzysko osobistym. No przecież cztery bogate Orzenki. z Za każdym razem bardziej bogate. Dokładnie. Bo taki Wiśniowiecka, panna Wiśniowiecka i panna Batorówna i panna Osolińska, więc. Miał dużo szczęścia. i Tarnowska, dokładnie. Tak się, tak się składa, że bardzo pragnął mieć dziedzica Potomka i dopiero z czwartą żoną miał syna Tomasza drugiego ordynata, który zresztą też zrobił karierę polityczną. Sam Tomaszów Lubelski nazywa się nie, nie a Tomaszowem Lubelskim właśnie. Tak, Tomaszowem Ordynackim, bo w ordynacji powstało też i wiele innych miast przypomnę, że chociażby kraśnik Tarnogrów czy Szczebrzeszyn. Ale Jan Zamojski robił karierę, tak jak pan wspomniał, nie tylko polityczną, ale też ekonomiczną, bowiem posługiwał się prawem, pomnażał swoje dobra, był człowiekiem niezmiernie oszczędnym, jakbyśmy powiedzieli, stąd powstała potężna, magnacka fortuna, jedna z największych w Rzeczpospolitej. Jan Zamoński, kto wie, co by się wydarzyło, gdyby tej korony Batoremu nie podarował, a później Zygmuntowi III Wazie. Mówili mu wczoraj podczas zapowiedzi słuchacze i słuchaczki Radia Wnet, Radia Warszawa i Radia Nadzieja, że właśnie na pamiątkę, to jest ciekawa opowieść, na pamiątkę wydarzenia, kiedy przez jedną z bram zamońskich został internowany, uwięziony Maksymilian Habsburg, ta brama została zamurowana. Tak to bardziej legenda, chociaż oczywiście brama była przez wiele lat zamurowana, to brama lubelska stara tak zwana najstarsza brama, którą zniesiono do zamościa, do zamościa prowadziły trzy bramy, zwana zresztą była w międzyczasie też bramą Janowicką od wsi Janowice, w kierunku której była zwrócona. Maksymilian Harzlók wzięty do niewoli w bitwie pod Byczyną był honorowym gościem w pałacu Jana Zamojskiego. Oczywiście względy zamurowania tej bramy były nie tylko ideologiczne, aby już nikt nie przekraczał tej bramy po tak znamienitym gościu. Względy praktyczne, bo to była brama, którą najłatwiej można było zdobyć w czasie, jak Jakiegoś oblężenia. Po jej zamurowaniu y, komunikacja od strony Lublina odbywała się przez bramę Szczebrzeską, zresztą przez jakiś czas zwaną również bramą lubelską, także z wieży. W pałacu można było podziwiać, kto od strony Lublina zbliża się groblą w kierunku Zamościa. No właśnie, panie i panowie, pan Andrzej Urbański jest naszym gościem, szef Muzeum Zamońskiego. O wydarzeniach kulturalnych będę rozmawiał dzisiaj również między m.in. z panem dyrektorem Zamońskiego Domu Kultury, nieźle, niegdyś Wódek, Wojewódzki Dom Kultury, Janusz Nowosad. Kilka chwil temu skończyło się Zamońskie Lato Teatralne, za chwilę zaczyna się Eurofolk, ale mimo czasu kanikuły również wielu. Wiele wydarzeń zogniskowanych jest pod kątem przygotowań do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale również, tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, przed rozmową, panie dyrektorze, też elementy przyjaźni polsko-węgierskiej na naszym zamojskim szlaku. Tak, w 1956 roku w czasie rewolucji węgierskiej zamościanie udzielili znaczącej pomocy Węgrom, między innymi w budynku tzw. kropli mleka, oddawana była przez zamościan krew, wykonano zbiórkę pieniędzy, darów. Zebrano 4 tysiące złotych, zajmowali się tym uczniowie zamoyskich szkół, darów na 40 tysięcy. Gminna spółdzielnia Samopomoc Chłopska zorganizowała również zbiórkę różnego rodzaju materiałów i ta pomoc wyniosła 25 tysięcy złotych. Właśnie z tej okazji na budynku kropli mleka, gdzie oddawano krew w, z udziałem pani ambasador Republiki Węgier, w, w środę odsłoniliśmy pamiątkową tablicę. Myślę, że to dobry element pokazujący związki Zamościa z Węgrami, a szczególnie te w czasie tego tragicznego dla Węgrów czasu. Panie dyrektorze, natomiast gdybyśmy się naszą magiczną żółtą łodzią podwodną wyłonili 95 lat wstecz, to obok nas na krzesełku siedziałby marszałek Józef Piłsudski. Tak, właśnie... Kilka dni temu minęła 150. rocznica jego urodzin, i z tej właśnie okazji w naszym muzeum, w oddziale Forty, Muzeum Fortyfikacji Broni Arsenału przygotowaliśmy cały cykl wydarzeń. Yy, oczywiście, wystawa plenerowa i wystawa, którą można obejrzeć na piętrze zamońskiego XVII-wiecznego arsenału, yy, również cykl wykładów, yy, spotkań, yy, też spacerów śladami. Józefa Piłsudskiego, kiedy przebywał w Zamościu. A przebywał w Zamościu czterokrotnie, po raz pierwszy w 1901 roku, kiedy to uciekł, nazywając rzecz po imieniu ze szpitala w Petersburgu i przekroczył nielegalnie granicę z Galicją w miejscowości Rybizanty, ale zatrzymał się też na krótko w zajeździe, tak zwanym zajeździe Dichtera w Zamościu. Później dwukrotnie był w 1920 roku w Zamościu, gdzie spotykał się z Atamanem Petlurą, planując właśnie obronę przed bolszewikami i 4 września 20 roku w drodze z Lublina do Lwowa, ale najważniejszą wizytą marszałka w Zamościu, upamiętnioną właśnie. Tablicą w rynku wielkim, w płycie rynku wielkiego, na którą w tej chwili patrzymy, to jego wizyta w 1922 roku, w październiku, kiedy to 9 Pułk Piechoty, stacjonujący w zamościu, otrzymał sztandar. A taca srebrna, na której były gwoździe przygotowane do wbijania w drzewce sztandaru, trafiła do zbiorów naszego muzeum 3 lata temu. Piękny eksponat. Również krzesło, o którym Pan wspomniał, bo Marszałek wysłuchał. Polowej mszy na rynku siedząc, jest w zbiorach naszego muzeum, ba posiada numer inwentarzowy ratusza, bo to krzesło mu z ratusza wyniesiono. Są to takie m, pamiątki związane z postacią marszałka Piłsudskiego, ale jest to element, jeden z pierwszych, początkujący nasze działania upamiętniające właśnie setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie, panie i panowie, mam nadzieję, że jeszcze uda się o godzinie 12 pana dyrektora zaprosić i spod parasoli. Przy... Restauracji e, regionalna będziemy rozmawiać o zamościu, bo tak woli przypomnienia, jeżeli pamiętają Państwo e, mistrza polskiej literatury z renesansu, autora e, Odprawy Posłów Greckich, to taka ciekawostka: odprawa Posłów Greckich miała swoją premierę podczas zaślubin Jana Zamojskiego z panną Batorówną, trzecią małżonką Jana Zamojskiego.